Spis rolny po 10 latach wraca. Jest to obowiązkowa czynność od dzisiaj do końca listopada. Jako miasto Opole przygotowywaliśmy się do tego spisu już 2 do 3 miesięcy przed. W tym celu zostało powołane gminne biuro spisowe. Zostali powołani rachmistrzowie spisowi, którzy też zostali przeszkoleni. Rozpoczynają dzisiaj swoją pracę i rozpoczynają dzisiaj spis rolny. Są trzy możliwości przekazywania takich informacji. Zalecane przez nas korzystanie z elektronicznego, interaktywnego formularza, który jest dostępny na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod hasłem powszechny spis rolny. Telefonicznie poprzez dedykowany numer telefonu, poprzez infolinię. Również może mówić się na spotkanie bezpośrednio nasz rachmistrz spisowy. Urząd Miasta również zapewnia takie miejsce dedykowane. Znajdujemy się na ulicy Krawieckiej 13, gdzie ma siedzibę Gminne Biuro Spisowe w Opolu i gdzie dla rolników przygotowane jest stanowisko do samospisu. W przypadku, kiedy rolnicy będą mieli problemy z dostępem do komputera czy z łączem internetowym, istnieje możliwość, żeby w godzinach pracy urzędu osoby chętne mogą przyjść tutaj do siedziby Gminnego Biura Spisowego w Opolu i na stanowisku do samospisu dokonać samodzielnego spisu rolnego. Oczywiście chętnych rolników do samospisu uczulamy, by byli wyposażeni w maseczki. Mamy płyn dezynfekcyjny, mamy tutaj tą ochronę z plexi. Rolnik w celu dochowania jakby tajemnicy danych osobowych spisuje się samodzielnie na podstawie tutaj dostępnego stanowiska komputerowego i programu GUS-owskiego. Natomiast my będziemy tutaj w oddali dyżurować w przypadku jakiejś pomocy technicznej. Natomiast nie ingerujemy nigdy w treści, które rolnik wprowadza do programu spisowego. Dlatego też uczulamy, żeby przygotować się, przynieść sobie wszystkie dokumenty, bo w programie należy wpisywać też powierzchnię upraw z podziałem na kategorie gruntów. Jeśli tego rolnicy nie pamiętają, zawsze posiłkują się danymi z własnych dokumentów. Ewentualnie istnieje możliwość, by na pewnym etapie zatrzymać samospis, zapisać go i po sprawdzeniu tych danych wrócić ponownie do kontynuacji samospisu. Jakie dane? To są dane, jakie to jest gospodarstwo, jaki ma areał, jaki ma powierzchnię użytkową, co rolnik hoduje, tak, ile ma budynków gospodarskich, jakim dysponuje parkiem maszynowym. Więc to są takie wszystkie dane, które są potrzebne potem do statystyki, żeby móc określić i sprawdzić, jak wygląda stan rolnictwa w Polsce.